okupanta, pokolenie ludzi, którzy wyciągani byli z pociągów, kolejek po chleb, z tramwajów, prowadzeni pod kulę niemieckich karabinów maszynowych, pokolenie ludzi, którzy byli wywożeni wprost z ulic swojego miasta do niemieckich obozów śmierci, stanęło z bronią przeciwko przeważającej machinie wojennej Adolfa Hitlera. Miasto stanęło do walki, choć szanse na zwycięstwo były iluzoryczne. Dziś pytani, czemu poszli do powstania, mówią, bo szli wszyscy. Za Wisłą stały sowieckie czołgi. W zdjętych słuchawkach hełmofonów tych maszyn słychać było krzyk Polaków, jednak czołgi Stalina nie pomogły. Nie wzięły rzeki z biegu. Powstanie trwało 63 dni. Zginęło w nim 200 tysięcy Polaków. Ta bitwa została przegrana. Całe pokolenie zostało wybite. Jednak Polska nie zginęła. Ziarno pragnienia wolności zasiane przez poległych kiełkuje w sercach kolejnych pokoleń do dziś. Cześć i chwała bohaterom. Minęła 20. Zaczynamy. Ja witam gości w studio w Gdańsku. Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Prawo i Sprawiedliwość. Witam panią poseł, witam również polityków tu w studio w Warszawie. Paweł Rabiej, Nowoczesna, Ireneusz Zyska, Wolni i Solidarni. Szanowni państwo, w tych dniach mówimy bardzo dużo o bohaterach, o tych, którzy walczyli, o tych, którzy stanęli z bronią. Ale nie mówimy tak dużo o sprawcach tej strasznej zbrodni. A to również dni, w których o tym, jak doszło do powstania warszawskiego, jak doszło do napaści na Polskę i o tym, jak doszło do organizacji niemieckich obozów koncentracyjnych w Polsce, warto pamiętać i warto o tym mówić również w języku tych, którzy tego dokonali. Deutschen, ihr habt Adolf Hitler und die NSDAP in demokratischen Wahlen gewählt. Deutschen, mit euren Steuern hat Adolf Hitler Verbrechen und Morde finanziert. Deutschen, euer Unternehmen sind dann der Plünderung und Ermordung von polnischen und anderen Staatsbürgern reich geworden. Deutschen, ihr habt Polen, die die Juden gerettet haben, mit dem Tode bestraft. Deutschen, euer Staat hat die Vernichtungslager im besetzten Europa erbaut. Deutschen, hört auf, die Geschichte zu verfälschen und entschuldigt euch bei Karol Sendera und anderen Opfern. Dorota Arciszewska-Mielewczyk. Niemcy z jednej strony, tak jak dziś, wykonują gesty godne pochwały. Ambasador niemiecki mówi o tym, że dziś czcimy ofiary niemieckich mordów w powstaniu, ale z drugiej strony instytucje niemieckie, takie jak niemiecka telewizja publiczna CDF, zaprzeczają w oczywisty sposób prawdzie historycznej. Niemiecka telewizja publiczna nie chce przeprosić polskiej ofiary za używanie terminu polskie obozy śmierci. Skąd takie dwa stanowiska i które z tych stanowisk jest stanowiskiem rzeczywistym państwa niemieckiego dzisiaj? Panie redaktorze, Republika Federalna Niemiec ma bardzo klarowną, konsekwentną politykę historyczną. Zarzuca natomiast Polsce, nie respektując wyroku sądu, między innymi państwowej telewizji, że rządzi Prawo i Sprawiedliwość, w związku z tym polityka historyczna jest sama sobie winna temu, że tego wyroku wykonywać nie będzie. No my opieramy swoją politykę historyczną, którą w końcu prowadzimy na takim poziomie, jaka powinna być, na podstawie faktów historycznych i prawdy. Jeżeli ona jest oparta na nieprawdzie, to niech strona niemiecka to udowodni. Natomiast strona niemiecka już od lat, już to po pierwszej wojnie światowej również, wprowadzała taką zasadę dopisywania ideologii do sytuacji i wybielania swoich grzechów albo obarczania wszystkich wokoło swoimi grzechami i obarczania czy zamieniania kata z ofiarą lub zrównywania, czyli rozkładanie grzechów na wszystkich. Ja powiem w ten sposób. Ambasador oczywiście wykonał dobry gest, niemniej jednak jest pewna logika w działaniu, jeżeli chodzi o Niemcy. Bo powiem, telewizja ZDF jest telewizją publiczną i jeżeli telewizja publiczna podważa wyrok sądu, który ewidentnie każe telewizję Polaków przeprosić i musimy walczyć o swoje dobre imię, to znaczy, że jest to opinia rządu niemieckiego. Bowiem nie wyobrażam sobie, żeby w telewizji publicznej polskiej powstał program, gdzie my skrzywdzilibyśmy kogoś poprzez nieprawdę historyczną i tego nie sprostowywali, ponieważ dyrektor telewizji miałby jakiś określony czas na to, żeby ten błąd
błąd naprawić. Tutaj, nie tylko w tym przypadku, a jest to bardzo poważna instytucja państwowa, bo mówię również o gazetach, które również ukrywały gwałty w czasie sylwestrowej nocy, czyli ta kontrola treści, które do społeczeństwa docierały była, to jest prowadzona polityka konsekwentnie od lat. I mimo, że politycy z głównych stron gazet czy rząd odcinały się na przykład od związków wypędzonych i retoryki przeciwko Polakom, które relatywizował historię i robi to do tej pory, to mimo wszystko miał bardzo duże względy poprzez wsparcie finansowe, polityczne, bowiem politycy związków wypędzonych, którzy podważali nawet kształt granic i obarczali Polskę odpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej, zasiadają w parlamencie, są przewodniczącymi komisji, a na zjazdy, jeżeli chodzi o związek wypędzonych, przyjeżdżają głowy landów, czyli premierzy, głowa Kościoła katolickiego i wszyscy inni politycy, którzy decydują o linii i polityce historycznej w Republice Federalnej Niemiec. Paweł Rabiej, Nowoczesna. Także kiedy dla mnie to widzi jest pełny, świadoma te polityka. Dwa stanowiska. Z jednej strony no, ten ciepły gest i bardzo dobry gest ambasadora, z drugiej strony ta twarda polityka faktów dokonanych, no bo tak chyba należy uznać tę twardą linię, którą prowadzi niemiecka telewizja publiczna. To jak pan to interpretuje? Dlaczego tak się dzieje? Ja szczerze mówiąc nie znam tego aż tak dokładnie jak pani poseł. Pani poseł w ogóle zresztą wygląda na to, że bardziej się interesuje polityką niemiecką niż polityką polską. Z tego co mówiła tutaj do tej pory. Nie znam tak dobrze niemieckiej polityki odnośnie relacji polsko-niemieckich, ale będąc w Niemczech wiele razy i oglądając w jakimś tam powiedzmy jako widz sposób niemiecką telewizję, zauważam jednak to, że jeżeli chodzi o przepracowanie II wojny światowej, odpowiedzialności Niemiec za napaść na Polskę, za zniszczenie Europy, ale nie tylko oczywiście naszej Europy Środkowej, ale także wielu innych krajów za Holokaust, to występuje. To widać w polityce historycznej, w budowaniu muzeów, widać w działaniach. Ja bym powiedział tutaj, że jeśli chodzi o szczególnie absolutnie dyplomatów niemieckich w Polsce, to tutaj oni są bardzo uwrażliwieni na to, bo wiedzą, że to jest bardzo ważna karta dla polskiej historii. Natomiast jeżeli są jakiekolwiek przekłamania dotyczące rzekomych obozów, polskich obozów śmierci, czy czegokolwiek innego, to polskie państwo ma obowiązek w takiej sytuacji reagować i takiej reakcji się od polskich no władz tak, spodziewa. Ale ambasador jest przedstawicielem państwa niemieckiego. No i jeśli widzi pan telewizję publiczną, która nie przeprasza od razu po tym, jak pojawia się tekst o polskich obozach śmierci na ich stronach internetowych, tylko najpierw wchodzi w długotrwały proces sądowy, później kiedy ten proces sądowy toczy się przed sądami niemieckimi, przed sądami polskimi, kiedy zapada wreszcie wyrok, kiedy ten wyrok jest wykonalny i ma klauzulę wykonalności, to niemiecka telewizja publiczna zamiast przeprosić, powiedzieć, to jest oczywista nieprawda, brnie dalej. Dlaczego? Czy to ma wymiar polityczny, czy to jest stanowisko państwa niemieckiego, czy telewizja publiczna w Niemczech funkcjonuje w oderwaniu od państwa i nie ma nic wspólnego z Niemcami? Nie mam zielonego pojęcia, natomiast w takiej sytuacji oczekiwałbym... Wydaje w takim nie, ja mogę powiedzieć o tym, czego bym oczekiwał. Oczekiwałbym od telewizji jasnego przeproszenia i zajęcia stanowiska, od polskiego ambasadora w Berlinie, pana Przyłębskiego. Oczekiwałbym zdecydowanych działań, o których jakoś tam nie słyszymy zbyt głośno. Panie pośle, pan poseł Ireneusz Zyska, czy też uważa, że tutaj sprawa jest jasna i to w zasadzie w Niemczech są sprawy incydentalne z tym związane, czy to jest coś więcej? Panie redaktorze, w pierwszej kolejności, szanowni państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie do Studia Telewizji Polskiej w tym wyjątkowym dniu 1 sierpnia, kiedy wszystkie nasze emocje gromadzą się i kierują w kierunku naszych wielkich bohaterów walczących w Powstaniu Warszawskim. Myślę, że to jest dzień wielkiej chwały Polski i też takiego budowania polskiej tradycji, polskiej tożsamości patriotycznej. Należy też zauważyć, że oprócz naszych wspaniałych bohaterów, których jest z roku na rok coraz mniej, bardzo dużo dzisiaj na Powązkach, także w innych miejscach upamiętnienia walk powstańczych było młodzieży, nawet dzieci, z czego należy się cieszyć i tutaj pogratulować wychowawcom, osobom starszym, które te dzieci przyprowadziły. A jeśli przyszły same z własnej woli, tym bardziej należy to pochwalać. Odnośnie dzisiejszego tematu spotkania i pytania pana redaktora, zdecydowanie mamy tak złe relacje, brak równowagi z Niemcami w zakresie polityki historycznej czy nakreślenia prawdy za
odpowiedzialność za zbrodnie II wojny światowej. Przykłady praktycznie nie ma tygodnia czy miesiąca, no może z tym tygodniem to już przesadzam, bo w tej chwili te akcje są bardziej ze strony polskiej intensywne, jeżeli chodzi o prostowanie nieszczęsnych, a może celowych sformułowań polskie obozy koncentracyjne. Ale ja myślę, że w kontekście sformułowania polskie obozy koncentracyjne, Polska powinna się zastanowić, rząd polski powinien się zastanowić nad skierowaniem sprawy do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, ponieważ to jest mówienie o jakichś polskich obozach koncentracyjnych, czy nawet nazistowskich obozach koncentracyjnych, rozmywając odpowiedzialność, jest de facto kłamstwem oświęcimskim. Ja uważam, że niemiecki wymiar sprawiedliwości powinien z urzędu podejmować działania zmierzające do tego, żeby tej prawdy bronić i prawdy dochodzić w zakresie tych podmiotów, między innymi telewizji publicznej niemieckiej CDF, odnośnie kłamstw, które są na temat tej strasznej zbrodni II wojny światowej, Holokaustu rozpowszechniane. To jest mechanizm wyparcia. W tej chwili w niemieckich szkołach dzieci właśnie uczą się, że to były nazistowskie obozy, tak właściwie zlokalizowane w Polsce, więc być może polskie, a na pewno Polacy za to ponoszą współodpowiedzialność według narracji publicystycznej w różnych mediach niemieckich. I my musimy reagować bardzo stanowczo, zdecydowanie. To nie może być reakcja taka, że przy każdej tam okazji Reduta Dobrego Imienia bądź Polska Fundacja Narodowa czy ktokolwiek inny będzie, dobrze, że te instytucje są i działają, będzie domagał się prawdy historycznej i przeprosin i tak dalej, ale jednak ta sprawa jest o tyle istotna, że mija odchodzi kolejne pokolenie, dojrzewa w szkołach i ta kwestia cały czas narasta w ten sposób, że już przy kolejnym pokoleniu bardzo trudno będzie nam tę sprawę odkręcić. My musimy bardzo zdecydowanie na forum międzynarodowym podjąć działania prawne w tej sprawie. Dorota Arciszewska-Mielewczyk, jak rozumiem, nie zgadza się ze słowami Pawła Rabieja wypowiedzianymi przed chwilą, tak rozumiem, to zgłoszenie się do głosu. Oczywiście, przede wszystkim to są skandaliczne słowa, panie pośle. Jak pan chciał mnie, nie wiem, tutaj przykrość sprawić, to raczej pan się kompromituje, mówiąc, czy ja się znam lepiej na polityce polskiej czy niemieckiej. Ja jestem politykiem od 20 lat i zajmuję się polityką również polsko-niemiecką. Założyłam powiernictwo polskie, które właśnie sądy niemieckie i Związek Wypędzonych skutecznie tępił w porozumieniu z niektórymi mediami, dziennikarzami, politykami, takimi jak między innymi przedstawiciele pana ugrupowania, którzy mają takie, a nie inne zdanie na temat równowagi w stosunkach polsko-niemieckich. I ja mam swoje doświadczenie, jeżeli chodzi o sądy niemieckie i pewną świadomość i świadome działanie strony niemieckiej w przekłamywaniu historii. Jeżeli do głosu dochodzą politycy pierwszego rzędu, tak jak pani Steinbach, która ma swoich następców, jeżeli Bundestag decyduje o muzeum, które przekłamuje historię, jeżeli produkuje się filmy niezgodne z prawdą historyczną, jak Nasze Ojcowie, Nasze Matki, jeżeli państwowa telewizja nie chce przepraszać, bo jej się nie podoba partia polityczna, która rządzi w Polsce, bo do tej pory przyzwyczajona była, że Platforma Obywatelska dała jej zielone światło na wszystko, jak media niemieckie donosiły, to dzisiaj niestety musi liczyć z tym, że my jasno mówimy o tym, jak powinna wyglądać prawda historyczna. Pani poseł, ale pan Paweł Rabie mówi o tym, że istnieje pewnego rodzaju świadomość w Niemczech co do odpowiedzialności za Holokaust, co do odpowiedzialności za drugą wojnę światową. Ale oczywiście tylko panie redaktorze, tej świadomości nie kształtują zwykli obywatele, nasi przyjaciele, sąsiedzi, nasi członkowie rodziny. Oczywiście mogą to robić w organizacjach. Niemniej jednak, bo to jest telewizja państwowa i bardzo dobrze rozwinięta polityka historyczna w Niemczech, która świadomie kształtuje świadomość właśnie społeczeństwa niemieckiego, bowiem nikt, jak właśnie nasz sąsiad zachodni, nie powinien, no, mu się zapalać czerwona lampka w momencie, gdy pisze o polskich obozach, przepraszam, bo to nie są żadne nazistowskie, tak nawiązując do powstańców warszawskich. Wczoraj piękny program był, gdzie jeden z dowódców mówił, żadni naziści, żadni faszyści, bo faszyzm też nie narodził się zupełnie gdzie indziej, tylko Niemcy. Niemcy napadły, Niemcy bombardowali, palili, urządzali obozy koncentracyjne, to była niemiecka
niemiecka polityka i trzeba to jasno powiedzieć. Jest dysproporcja. Niemcy nawet nie chcą podpisać protokołu z okrągłego stołu. Paweł Rabie, jeszcze protokołu rozbieżności, adwocent w takim razie. Są tak duże dysproporcje, że musieliby naprawdę dużo pracy włożyć, żeby się nawet z traktatu dobrej współpracy wywiązać, którego się od 26 lat nie wywiązują. Adwocem powiem, że rozumiem argumenty pani poseł. Rzeczywiście jest tak, że narody zapominają o swojej historii. 72 lata po wojnie część młodego pokolenia niemieckiego może o tym nie pamiętać, ale podkreśliłbym, że to rolą Polski jest przypominanie o tym i polskiej dyplomacji, i polskich działań, o tym, jak wyglądała historia i na przykład jak wspomnimy rzeź na Woli i sprawców rzezi na Woli, to nie było o tym świadomości. Nie było o tym świadomości bardzo długo, że jej sprawca żyje jeszcze w Niemczech i trzeba było działań Warszawy o tym, żeby o tym przypomnieć. I władze miasta, w którym on mieszkał, przeprosiły za to kilka lat temu. Ale to jest coś, co powinno być i wychodzić powinno ze strony jednak państwa polskiego, bo to jest nasza Niemcy historia. Niemcy doskonale znają życiorysy swoich przestępców. To, pani poseł, to być może wie lepiej ode mnie, natomiast ja bym był za tym, żebyśmy też pamiętali o tym, że polskie państwo ma swoje obowiązki co do tego, żeby upominać się o swoją historię. Narody niestety zapominają, trzeba o tym przypominać. To Irena Uzyska, jeszcze jedno pytanie związane poniekąd z tą sprawą. Cały czas pojawia się w przestrzeni publicznej dyskusja dotycząca reparacji wojennych i wynagrodzenia krzywd za zniszczenie Warszawy, za śmierć polskich obywateli po II wojnie światowej. Dziś Niemcy mówią, no przynajmniej w publikacjach nieoficjalnie pojawiają się takie informacje, że mowy o tym nie ma, ponieważ Polska zdaniem Niemców wielokrotnie zrzekła się tych praw. Minuta do końca programu. Niemcy, tak, no może nawet nie w jakichś publikacjach, bo słyszeliśmy ostatnio Frank-Walter Steinmeier, minister spraw zagranicznych Niemiec, wystosował list, oficjalny list do wiceprzewodniczącego Bundestagu Niemiec, w którym właśnie porusza tą kwestię, że Polska nie ma żadnych podstaw prawnych, gdyż rzekomo zrzekła się tych reparacji w dniu 23 sierpnia 1953 roku. Ja tutaj przypomnę Państwu, bo czytałem przed programem, przypominając sobie ten temat, że Polska wówczas została pod przymusem ekonomicznym Związku Sowieckiego zmuszona do podpisania, złożenia takiej deklaracji Rada Ministrów w dniu 23 o godzinie 19 wieczorem w niedzielę, żeby zrezygnować z reparacji wobec Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Dzisiaj rozciąga się to oświadczenie polskie również na Republikę Federalną Niemiec, co oczywiście jest no, bezskuteczne, bezprawne. I nie możemy z tego tytułu wyciągnąć. Pierwsza część programu minęła 20 za nami. Dziękuję uprzejmie Państwu. Państwa bardzo proszę, zostańcie z TVP Info. Trwa program minęła 20. Kolejne części zaczynają się teraz. To było dużo prostsze. Tak jak słyszymy od ludzi, którzy przeżyli powstanie warszawskie i mówią, że byśmy tak w***li na tych Niemców przez tyle lat, że nas rozjechali po kątach, że byśmy i tak poszli, nawet żeby zginąć, żeby mieć choćby 5 minut tego, żeby człowiek by kurwał. I myślę, że to samo było w powstaniu styczniowym. Jak miała być następna branka, mieli jechać na Sybir, mówię, pójdę do lasu, powalczę. To jest prostsze. Reszta to jest ideologia dorobiona przez polityków. To jest dużo prostsze. Chcieć przez chwilę pożyć, chcieć mieć szansę na chwilę normalności. Okej. O to warto się bić. Myślimy o powstaniu warszawskim, pamiętamy o powstaniu warszawskim. Witam kolejnego gościa w studio, Zbigniew Basti, woźniak, muzyk, raper. Witam serdecznie. Witam serdecznie, witam Państwa. Bogusław Linda w takich prostych, jasnych słowach mówi, co on sądzi na ten temat. A pan, pisząc piosenki o powstaniu warszawskim, słysząc te słowa, jak odpowiada sobie na pytanie, dlaczego ludzie wówczas poszli walczyć? W bardzo podobny sposób jak pan Bogusław Linda. Po prostu przełożyłem to troszeczkę innymi słowami. Starałem się to zrobić ładniejszym językiem, aczkolwiek zgadzam się z tą wypowiedzią w 100%. Po prostu ludzie mieli tego dosyć. Mieli dosyć Niemców, co od razu też uderzymy w ten temat, że to byli Niemcy, nie naziści właśnie, nie tajemniczy naziści z kosmosu, tylko ludzie, Niemcy, którzy przyszli tutaj i okupowali Polskę. Ludzie mieli tego dosyć. Woleli iść i po prostu zginąć, niż żyć w ciągłym strachu, że spadnie bomba, czy w ciągłym strachu, że któremuś z Niemców coś się tam wyobrazi i pójdzie wystrzela całą kamienicę na przykład, czy zabije dzieci. Po prostu ludzie mieli dość życia w strachu, życia w takim poniżeniu i myślę, że to było główne przyczyny powstania warszawskiego. Kiedy zastanawiamy się w ogóle nad historią II wojny światowej, wydawało się, no nie wiem, mnie się przynajmniej wydawało, kiedy chodziłem do szkoły, że sprawa jest jasna, oczywista, klarowna. Jak to było? Kto za to odpowiada? Kto zorganizował obozy śmierci? Opublikował pan w internecie niedawno film, w którym pański kolega, muzyk, artysta, mówi, chce zrobić
angielskojęzyczny film o niemieckich obozach śmierci. Dlaczego to jest w ogóle potrzebne dzisiaj? Mnie też, chodząc do szkoły, wydawało się, że wszystko jest jasne, wszystko jest oczywiste. Kto odpowiada za Holokaust w Polsce, kto odpowiada za obozy zagłady na terenie Polski, kto odpowiada za okupację Polski. Okazuje się, że dla nas było to tak oczywiste, że przez wiele, wiele lat zaniedbaliśmy pielęgnowanie tej historii, że tak powiem, nie przygotowaliśmy sobie zaplecza na walkę z tym czymś, co spotkało nas w tej chwili. I po prostu Niemcy od lat pracowali systematycznie na to, żeby umywać ręce i dzielić się z odpowiedzialnością za obozy koncentracyjne z Polakami. No i jak widać, zaczynają niestety odnosić sukcesy. Dlatego właśnie wsparłem pomysł mojego serdecznego kolegi Artura Nawojskiego, który wymyślił, żeby zrobić film dokumentalny w wersji językowej angielskiej i po niemiecku również, żebyśmy ludziom na Zachodzie jasny komunikat wysłali oddolnie, jako nie politycy, nie rząd, nie dziennikarze, tylko zwykli ludzie, powiedzmy artysta, filmowiec i tak dalej, do zwykłych ludzi na Zachodzie, żeby obejrzeli i żeby zrozumieli, że obozy na terenie Polski były niemieckie. Mówię, nie nazistowskie, nie ponosimy żadnej współodpowiedzialności za obozy śmierci. Robili to Niemcy. My nie mamy z tym nic wspólnego i musimy jasno i zdecydowanie mówić światu, przeciwstawiać się właśnie tym obelżywym artykułom w gazetach, czy niemieckich, czy na Zachodzie przede wszystkim, polskie obozy koncentracyjne, polskie obozy zagłady. Tych tak zwanych pomyłek jest troszeczkę za dużo, żeby to były pomyłki. Już tyle razy zwracaliśmy uwagę i dalej pojawiają się tego typu nagłówki o polskich obozach, że no po prostu musimy jakoś reagować. Pańskim zdaniem Niemcy, czy dziennikarze, czy ci, którzy decydują na przykład w telewizji CDF o tym, żeby iść w zaparte w tej sprawie, nie wiedzą, jak było, czy bardzo dobrze wiedzą, ale realizują taką politykę? Tutaj pan poseł Rabiej z Nowoczesnej, wcześniej przysłuchiwałem się w poczekalni rozmowie, mówił, że Niemcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że są odpowiedzialni za Holokaust, za obozy zagłady. No to ja dodam od siebie, że owszem, są bardzo świadomi tego, bo rozmawiałem ostatnio z jednym z ludzi, którzy jeździli po Niemczech z tym banerem na przyczepie German Death Camps, uświadamiających Niemców, kto jest odpowiedzialny za Holokaust, za obozy śmierci. No to Niemcy starszej daty potrafili pluć na tych chłopaków, którzy jeździli z tym banerem, także zgadzam się tutaj wyjątkowo z posłem Rabiejem, że Niemcy mają świadomość, dokładnie mają świadomość tego, co robili. Czyli mają świadomość, zachowania takie, jak te przed chwilą przez pana opisane, mają miejsce, a mimo wszystko działają tak, jak działają. To dlaczego? No bo są tacy, jacy są, a chcą się wybielić na kartach historii, starają się na nas zrzucać odpowiedzialność, a my za długo z tym nic nie robiliśmy. I pora, żebyśmy się obudzili ze wzmożoną siłą, wszyscy oddolnie, również rząd, również dziennikarze, tak jak pan, wszyscy powinniśmy się jakoś w tym temacie zjednoczyć, po prostu jasno, zdecydowanie postawić opór temu zjawisku, które zaczyna się, na początku było śmieszne, później zaczęło ludzi irytować, zaczęło denerwować, a w tej chwili robi się niebezpieczne, bo faktycznie pokolenia mojej córki czy następne mogą dożyć czasów, gdzie ludzie nie będą wiedzieli, że Niemcy robili obozy zagłady, tylko będzie wmówione ludziom, że to faktycznie może Polacy, może jeszcze kto inny, no nie możemy do tego dopuścić. Naziści, mówi pan w swoim tym filmie, że to nie żadni naziści, to nie żadni hitlerowcy. To znaczy naziści, hitlerowcy, ale Niemcy. To musimy łączyć. No, dla mnie jako Polaka i tak jak ja się uczyłem historii, tak jak pan redaktor mówił na początku naszej rozmowy, że uczyliśmy się historii, wszystko dla nas było jasne. Dla mnie było jasne, że Hitler, nazizm równa się Niemcy. Niemcy najechali Polskę 1 września 1939 roku i to właśnie oni byli nazistami. Dla mnie jest to równoznaczne. Niemcy, Hitler, nazizm, wszędzie jest znak równości. Oczywiście no Niemcy tamtych czasów, nie mówię, że teraz, tak? Dobrze. Z innej beczki. Patrzę na tatuaż, który jest na pańskiej ręce. Patrzę na liczbę odsłon na YouTube, filmów, w których śpiewają panowie i nie tylko, bo tych piosenek jest cała masa, o Powstaniu Warszawskim. Jak pan uważa, dlaczego ludzi z tych młodszych pokoleń kręci wszystko to, co związane jest z pamięcią po tych wielkich bohaterach? Przez długie lata brakowało nam prawdziwych takich bohaterów, na których moglibyśmy się wzorować. W szkole o Niemcach uczono nas, owszem, ale na przykład o drugim najeźdźcy, który 17 września wbił nam nóż w plecy, o Sowietach, o Związku Radzieckim, już dużo mniej nas uczono. Ludzie łakną prawdy, młode pokolenie się budzi, młode pokolenie jest już, że tak powiem, nie jest już wychowane na tym bełkocie, zaczyna samo szukać prawdy, zaczyna się budzić i nasza muzyka cieszy się popularnością przez to, że my po prostu czarno na białym w prosty sposób wykładamy fakty. Fakty, nie lawirujemy. Jeżeli Niemcy byli nazistami, ja o tym mówię w kawałkach. Jeżeli 17 września zaatakowali nas Sowieci, wbili nóż w plecy, ja o tym mówię, wyraźnie, jasno. Nie lawiruję i
I chyba dlatego młodzi ludzie właśnie wybierają naszą muzykę. A jeżeli chodzi o to dlaczego, jest to oddolna praca też ruchów narodowych, która przez lata oddolnie działała i bardzo, bardzo dużo pracy włożyła w to, żeby właśnie te młode pokolenia zainteresować patriotyzmem, naszymi bohaterami narodowymi. Ja gdzieś tam koegzystuję bardzo blisko różnych ruchów narodowych i widzę, jaką ci ludzie wykonują robotę. Są często niestety obrażani i przez różnego rodzaju media i w internecie, ale to możemy ten temat sobie pominąć. Wykonują świetną robotę i młodzież po prostu zaczyna łaknąć prawdy historycznej i przede wszystkim poszukuje prawdziwych bohaterów, nie tych udawanych sprzed 20 kilku lat, o których zaczyna się robić głośno, że są pewne teczki, tu z kimś ktoś współpracował, nie będziemy teraz mówili nazwisk, bo to nie jest taki dzień, żebyśmy sobie robili złośliwości, bo 1 sierpnia powinniśmy się tak bardziej jednoczyć. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Program minęła 20 trwa, a ja bardzo Państwa proszę o wsparcie projektu German Dead Camps, filmu dokumentalnego o tym, jak było naprawdę z tą sprawą. Program minęła 20 trwa. Zostańcie Państwo z nami. In August of 1944, Jerusalem Avenue was one of the main roads running east and west through the city. Control of that road was crucially important to both sides in the battle for Warsaw. The enemy forces knocked them down again and again and again. Then the Poles dug a trench. Finally, they built a barricade, and the brave Polish fighters began to flow across Jerusalem Avenue. The enemy never ceased its relentless assault on that small outpost of civilization, and the Poles never ceased its defense. Those heroes remind us that the West was saved with the blood of patriots. And that every foot of ground and every last inch of civilization is worth defending with your life. So together, let us all fight like the Poles, for family, for freedom, for country, and for God. No właśnie, wielkie słowa dotyczące historii. Spróbujemy porozmawiać o tym moście, który łączy tych, którzy walczyli, o Aleje Jerozolimskie z tą twardą, brutalną polityką, która dzieje się dookoła Polski. A więc witam gości, witam serdecznie. Jest z nami pan Tadeusz Zapałowski, pseudonim Michał, człowiek, o którym, czy jeden z tych, o którym mówił prezydent Donald Trump w cytowanym przed chwilą wystąpieniu. Witam serdecznie. Witam serdecznie profesora Marka Chodakiewicza, Institute of World Politics, politolog specjalizujący się nie tylko w sprawach bezpieczeństwa, ale również w tym, co Stany Zjednoczone mają z bezpieczeństwem wspólnego. Witam Państwa, dziękuję Panu i chciałbym na początku podziękować Panu za walkę i za inspirację. Dziękuję bardzo. Dziękuję, profesorze. Z kim walczyliście? Słucham? Z kim walczyliście? Proszę wybaczyć, ale ja niezbyt dobrze słyszę i dlatego słuchaj, czy zechce pan powtórzyć? Bardzo chętnie. Z kim walczyliście w Powstaniu Warszawskim? Bo słyszymy o nazistach, o hitlerowcach, o Niemcach słyszymy niewiele. Aha, chodzi pan o genezę, skąd się tam znaleźliśmy, tak jest, i co robiliśmy? Proszę pana, jestem przedstawicielem, jeżeli tak można użyć tego sformułowania, KEDW-u warszawskiego, którym bezpośrednim dowódcą był pan Rybicki, pseudonim Andrzej. KEDW miał kryptonim Kolegium. To było Kolegium A. Tak nazywaliśmy się. Z tym, że to Kolegium A składało się z trzech quasi grup. Jedna grupa, ULF, która koncentrowała się na Woli i na Żoliborzu. Druga w Śródmieściu, na ulicy Jasnej konkretnie, stanowiąc ochronę osobistą pułkownika Chruściela, dowódcy Powstania Warszawskiego. I trzecia grupa nasza, którą bezpośrednio dowodził pan Paszkowski, miała kryptonim Kolegium C. Te zresztą sprawy zostały przeze mnie dość wiernie przedstawione w takim opracowaniu
arkebiskupem, w którym relacjonuje przebieg naszego kolegium. My zostaliśmy zawiadomieni o powstaniu warszawskim stosunkowo późno, bo 1 sierpnia po uporczywych prośbach, żeby przystąpić do powstania. Koncepcja była inna. Wy pozostaniecie w zainteresowaniu Hildorfa i w związku z tym prawdopodobnie nie przystąpicie do powstania. Zdaje sobie pan sprawę, jak reagują młodzi ludzie, 19-latkowie, 20-latkowie na perspektywie niewzięcia udziału w czymś szalenie atrakcyjnym, jakim było powstanie. Ostatecznie 1 sierpnia o godzinie 10 rano zostaję zawiadomiony, że mam stawić się w punkcie, a ten punkt to jest gimnazjum Hoffmanowej przy ulicy Zgoda, gdzie stacjonuje garnizon węgierski. Stawiamy się, Węgrzy, którzy tam są, wyprowadzają się, patrzą na nas trochę z boku, jest jakaś cicha umowa, nie przeszkadzać sobie, Węgrzy się wynieśli, niektórzy z nich pomachali nam rękami, myśmy byli nawet zdziwieni, jakim języku oni rozmawiają? Węgierski nie jest takim językiem, na to nie znamy. Panie profesorze, II wojna światowa, historia się wydarzyła, wojna się zakończyła. Dlaczego historia związana z Aleją Jerozolimską, dlaczego historia związana z Powstaniem Warszawskim znalazła się w przemówieniu Donalda Trumpa i jakie jest tego znaczenie w tej twardej grze interesów, o której tutaj mówimy? Myślę, że jest to niesamowicie inspirująca opowieść. Nie ma czegoś takiego w historii nowoczesnej Europy, żeby na taką skalę taki zryw się odbył przeciwko, no właśnie komu? Niemcom. W sensie III Rzeszy. W sensie narodowym socjalistom, którym się udało zmobilizować poparcie znakomitej większości tamtejszej społeczności. Hitler był niesamowicie popularny. W związku z tym jest uprawnione, żeby mówić, że II wojna światowa była przeciwko Niemcom. Politykę naturalnie robiła wierchuszka narodowo-socjalistyczna, Narodowo-Socjalistycznej Partii Robotniczej Niemiec. A jeżeli chodzi o samo powstanie warszawskie, zdaje się, że około połowa, czy prawie połowa walczących tutaj oddziałów to byli eks-Sowieci. Dezerterzy i inni, którzy przeszli na niemiecką właśnie stronę. Tak. I to walczyli, więc żeby odpowiedzieć za pana Z, to on strzelał i do niego strzelali albo eks-Sowieci, albo Niemcy. Mówiąc etnicznie. No dobrze, a dlaczego w 73 lata... Jeszcze, panie profesorze, postać pana Kaługina, o której pan też ma określone zdanie, który traktował z nami. Dlaczego Donald Trump o tej kwestii mówi? Bo to jest geneza, to jest pytanie dotyczące tego, co się wydarzyło, o czym pan powiedział, ale przecież Donald Trump mówił o pewnej perspektywie, również perspektywie związanej z bezpieczeństwem Polski, z interesami twardymi w tej chwili. Tragedia, śmierć, ale i poświęcenie, i honor, wszystko to było tu. Tak ekstremalnych przykładów nie możemy znaleźć w Stanach Zjednoczonych aż od czasu wojny o niepodległość. No może jacyś patrioci południowi mogą dać nam przykłady takiego poświęcenia czy podobnego, ale gdzie tam, żeby całe miasto, żeby stolica kraju została straszliwie potraktowana przez wroga, kiedy drugi wróg siedział na drugiej stronie Wisły i się z tego cieszył? Nie ma takiego przykładu szokującego. Termopile się chowają. Panie profesorze, ale pojawiają się, bo przecież są też takie głosy, również wśród historyków, którzy mówią, że ten zryw był zrywem, który nie powinien mieć miejsca. Ależ oczywiście, cześć i chwała bohaterom, natomiast politycy byli zupełnie dyletanccy. Jeżeli Komenda Główna AK miała informacje na temat tego, co Sowieci robili na Wołyniu, czyli rozbrajali AK, jeżeli Komenda Główna AK wiedziała, że we Lwowie, w Wilnie rozbrajano nasze oddziały, to czego się spodziewali nawet
jeżeli by było zwycięstwo. To polski rząd, w większości polski rząd w Londynie rozumiał. Generał Sosnkowski rozumiał, generał Anders, że nie można porywać się z motyką na słońce, dlatego że małolaci, tacy jak Skedywu, byli gotowi zginąć natychmiast. To nie jest sztuka zginąć natychmiast, sztuka jest wiedzieć, kiedy zaatakować i wygrać. Dla nich chwała. Natomiast ci, którzy doprowadzili błędami politycznymi do takiej tragedii, to jest zupełnie inna sprawa. No to dobrze, dlaczego wy, dlaczego ci, którzy mieli wówczas lat 14, 15, 19, 20, dlaczego poszliście walczyć w powstaniu? Dlaczego poszli wszyscy? Tak. Dlaczego poszedłem ja? Może w jakimś sensie tradycje rodzinne. Pradziad, major Władysław Zapałowski, powstanie listopadowe. Dziad Karol Zapałowski, powstanie styczniowe. Ojciec Szczepan Zapałowski, pierwsza wojna światowa. Druga wojna światowa, ja od 1939 roku byłem bezpośrednio zaangażowany. Początkowo jako harcerz warszawskiej drużyny harcerskiej. Byłem łącznikiem w komendzie łączności mieszczącej się w podziemiach ogrodu Krasińskich. W 1942 roku wstąpiłem do tajnej organizacji wojskowej, która ma swoją genezę i historię sięgającą lat 37-38. Pierwszym jej dowódcą był Radosław, prawda, Mazurkiewicz. W 1943 roku tajna organizacja wojskowa została przekształcona w KEDYW, na czele którego stanął pan profesor Rybicki. Człowiek, który z wojskiem nigdy nie miał nic wspólnego i stąd prawdopodobnie ten KEDYW miał bardzo poważne osiągnięcia. Proszę sobie wyobrazić, że w czasie działalności KEDYW-u na przestrzeni ostatnich 2 lat zginął tylko jeden żołnierz KEDYW-u. Natomiast pozostali byli tak doskonale zakonspirowani, że nikt nie potrafił ich ujawnić. To nam w jakimś sensie imponowało, a równocześnie wciągało. Jesteśmy patriotami. Ja miałem swoją drużynę składającą się z 3 osób i tylko z nimi miałem kontakt i ewentualnie z dowódcą, który mnie informował o najważniejszych sprawach. Ale to są sprawy dotyczące konspiracji. Możemy przejść na tym do porządku dziennego. Rozmawiamy przecież o barykadzie, prawda? Myśmy do tej barykady otrzymali polecenie 4 sierpnia. Włączono nas do batalionu Kiliński, żeby uporządkować te administracyjne sprawy, jeżeli można tak powiedzieć, z zadaniem oswobodzenia, wyzwolenia Alei Jerozolimskich, które stanowiły jedyną przelotową ulicę umożliwiającą ucieczkę Niemców ze wschodu na zachód i ewentualnie powrót jakichś wojsk pancernych czy innych na wschód do walki z Sowietami przez most Poniatowskiego. 4 sierpnia przystąpiliśmy do atakowania Alei Jerozolimskiej. Poprzednio je obserwując, byliśmy przerażeni tym, co się działo. Broń pancerna niemiecka, czołgi przemieszczały się wzdłuż alei. Były żywe tarcze z Polaków. Przecież mieliśmy ich powstrzymać. Co zrobić? No udało nam się w pewnym momencie ten ruch powstrzymać, wyrzucić na środek, byliśmy notabene dobrze uzbrojeni, wyrzucić na środek Alei Jerozolimskich przedmioty, które uniemożliwiały dalsze poruszanie się i w ten sposób zablokować wędrówkę Niemców. Aż do 30 września, czyli do końca powstania, żaden czołg niemiecki, żadna jednostka niemiecka nie przedostała się na wschód. Jak również ze wschodu nie przedostał się na teren zachodu nikt. Od 5 sierpnia. I o tym w istocie mówił Donald Trump, o tym zwycięstwie w tej
Prezydent oglądał fragmenty kronik Powstania Warszawskiego. Tak. Między innymi jest taki film dokumentalny CNN z 2004 roku, który pomagałem robić. Zrobił go David Ensor, tak, którego jest. żony ojciec był powstańcem warszawskim. I to musiało trafić do wyobraźni prezydenta i sobie wybrał to jako to, co się nazywa human interest story, czyli coś, co by nawet zwykłego człowieka w Ameryce zainteresowało. Panowie, dziękuję uprzejmie za to spotkanie, dziękuję uprzejmie za ten wizytę w Wilnie, 20 w tym ważnym dniu, a program trwa dalej. Czy Niemcy powinni nam wypłacić odszkodowania za zniszczenia wojenne, także w Warszawie? Wydaje mi się, że tak, bo wyrządzili wiele złego nam, Polakom. Bardziej proszę pana, w 200%. To są zbrodniarze i do tego czasu, jak nie wypłacili, tak powinni wypłacić. Wszystkim innym wypłacili, tylko nam nie wypłacili. Uważam, że Polacy również powinni dostać odszkodowanie. Schowali w swoich bankach i mówią, że to ich jest. Niemcy, Merkel czy jak ten, mają nam oddać. Przynajmniej mają podejść do stołu i zacząć negocjacje na temat roszczeń. Oczywiście, jak najbardziej. A w ogóle, jeżeli chodzi o skradzione dzieła sztuki i złoto, które wszystko są wywiezione? Wszystko zwrócić. Nie można pozwalać na to, aby, załóżmy, Niemcy nam dyktowały jakiekolwiek warunki. Tak, dokonali tylu zniszczeń, powstaliśmy z gruzów, z trudem, więc myślę, że tak. Myślę, że to nie będzie łatwa rzecz, ale myślę, że jeśli większość osób będzie dążyła do tego i będzie większa świadomość społeczeństwa, to myślę, że z czasem się to uda. Jeśli jest możliwość prawna, no to należy podjąć działania sądowe. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz jest gościem Minęła 20. Witam serdecznie, panie ministrze. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Panie ministrze, Powstanie Warszawskie, powiedział pan tak, żołnierze Powstania Warszawskiego swoją walką, niezmożoną wytrwałością, determinacją awansowali nas do rangi narodu niepodległego. Przecież militarnie przegraliśmy Powstanie Warszawskie. Ta sprawa jest dyskusyjna w sposób oczywisty. Wiele osób wskazuje na to, że na skutek szczególnego zbiegu okoliczności wielkiego, długotrwałego, dwumiesięcznego oporu polskiego, zablokowania tego głównego szlaku i powstrzymania się Rosjan ze względów na to, żeby Niemcom było łatwiej wymordować Polaków, spowolniliśmy bardzo ofensywę na wschód i w związku z tym sprawiliśmy, że alianci zachodni a zdobyli o wiele więcej terenu niż w innym wypadku, że to w sposób istotny wpłynęło na przebieg wojny, że Powstanie Warszawskie miało nie tylko ten moralny z jednej strony, a świadomościowy, formacyjny, o którym najczęściej się mówi, wymiar, ale że miało także bardzo istotny wymiar dla przebiegu ostatnich miesięcy II wojny światowej. Czy to znaczy, że Powstanie Warszawskie spowodowało, że Sowieci zajęli mniej terenów Dokładnie zachodniej tak. Europy? Dokładnie tak. Mniej ludzi trafiło pod sowiecki Dokładnie wód? Tak. Znam, takie analizy są przywoływane. Ja nie chcę się na ich temat teraz wypowiadać, nie jestem specjalistą od tego zagadnienia, ale było to wydarzenie tej skali militarnej, bo warto sobie uświadomić, że miało ono olbrzymią skalę, także militarną, na skutek nie tylko samego zgromadzenia sił militarnych, ale także decyzji rosyjskiej, żeby zgnieść polski przyszły opór rękoma niemieckimi, bo przecież taka była w istocie sowiecka decyzja. Dlatego można powiedzieć, że powstanie walczyło z dwoma wrogami. Pamiętajmy też o decyzji, o której się już nie wspomina zupełnie, nie wiem dlaczego, że Stalin zabronił lądowania samolotom, które wspomagały powstanie, alianckim samolotom, które wspomagały powstanie, które zrzucały żywność i broń dla powstańców, lądowania po stronie wschodniej. Czyli to były samoloty, które musiały zawracać z powrotem, musiały, w związku z tym mogły brać nieporównanie mniejsze obciążenie, mniej dostarczały tej pomocy Polsce, bo nie mogły korzystać z lotnisk po stronie okupowanej przez Sowietów. Akty pomocy ze strony sowieckiej dla Niemców polegały nie tylko na powstrzymaniu się przed możliwością
pomocy zbrojnej powstaniu, ale także na uniemożliwianiu pomocy ze strony angielskiej, a więc wymiar militarny powstania był dużo większy niż dotychczas na to wskazywano. Panie ministrze, blisko 200 tysięcy ofiar cywilnych powstania warszawskiego, czy ofiar niemieckiej działalności, niemieckich zbrodni w Warszawie, liczby są różne, ale to jest liczba, która podawana jest bardzo często. Co przyniosły te ofiary państwu polskiemu? Panie redaktorze, szanowni państwo, ja jestem warszawiakiem. Moja rodzina od 200 lat żyje w Warszawie, mieszka w Warszawie. To są liczby zapewne prawdziwe, ja nie chcę z tym dyskutować, ale wymiar katastrofy ludnościowej był nieporównanie większy. A w Warszawie na skutek zbrodni niemieckich i sowieckich nie zostało ani jeden człowiek. A wróciło do Warszawy później 5%, 10% dawnej ludności. Gdy dzisiaj pan sprawdzi, jak wygląda warszawskie zaludnienie, to okaże się, że właśnie jest jakieś 7-5% warszawiaków z pokolenia na pokolenie. To oznaczało, zbrodnie niemieckie przekraczały sam wymiar morderstw, rzezi i ludobójstwa, które było przez nich dokonywane, a nie ma wątpliwości, że pierwsze miesiące rzeź woli miały charakter ludobójstwa. Panie, dziś... Bo nie było, to nie był element walki, to nie był element walki z powstańcami. Tam po prostu mordowano klatka po klatce, dom po domu, mieszkanie po mieszkaniu. Panie, po stronie niemieckiej, kiedy używa się terminu ludobójstwo w odniesieniu do rzezi woli, słyszymy bardzo często, że jest to termin, który jest terminem nieoddającym istoty rzeczy. Panie doktorze, szanowni państwo, no proszę mi wybaczyć, proszę nas nie konfrontować ze stanowiskiem niemieckim, dlatego że Niemcy w tej sprawie jedyne, co mogą zrobić, to próbować zadośćuczynić i spłacać straszliwy dług, jaki zaciągnęli wobec narodu polskiego i wobec ludzkości swoim zachowaniem. To jest jedyne, co mogą zrobić. Panie ministrze, jednak Niemcy mówią, że o reparacjach wojennych, o odszkodowaniach nie ma mowy, bo państwo polskie zrzekło się ich, jak dzisiaj czytamy, kilkukrotnie. To nie jest, jak wiadomo, prawda. Ta kwestia była także przeze mnie osobiście jeszcze na początku lat 2000 stawiana w Sejmie. Przedstawialiśmy dokumenty wtedy jeszcze, gdy kierowałem Ruchem Katolicko-Narodowym i takie koło istniało w Sejmie. Wraz z moimi współpracownikami przedstawialiśmy dokumentację. Nie jest prawdą, że państwo polskie zrzekło się reparacji należnych nam wobec Niemiec. To sowiecka kolonia zwana PRL zrzekła się tej części reparacji, które związane były z obszarem państwa też marionetkowego sowieckiego NRD. W tym zakresie miało miejsce zrzeczenie, zresztą nigdy formalno-prawnie nie przeprowadzone, tylko mające charakter pewnego aktu publicystyczno-politycznego. Czyli temat jest otwarty. A więc z punktu widzenia prawnego bezdyskusyjnie Niemcy winni są Polsce reparacji. Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej, dziękuję uprzejmie. Szanowni państwo, powstańców jest coraz mniej. Część z nich ciągle jest wśród nas i możemy z nimi rozmawiać, możemy ich słuchać. Ja mogłem słuchać jednego z nich od dziecka. Dobrze strzelałeś? No wiesz, coś tam było, prawda? Nie, było, tam strzelałem, prawda? I oni tam szybko... A te, o dziwo, te czołgi nie wiedzieli skąd. Może też myśleli, że was jest dużo więcej, no, skoro atakujecie. Była taka krata spuszczona, bo taka odkręcana i szyba je przez te kratę tam, to okno się jakoś dało otworzyć, żeby nie było hałasu. I przez te kraty strzelałem profesorze tam do piwnicy, bo tam widziałem piwnicy, tam wiecie, coś się tak ruszało, no to waliłem jeszcze. To było cudu, profesorze. I proszę ciebie, wylazł jeden z sukinsów z Zabinkla, proszę ciebie, to był SS-man, dokładnie mu się przyjrzałem, proszę ciebie. Był, proszę, no jakiś albo wysoki podówter, albo ten, bo miał tutaj, proszę ciebie, takie jakieś insygnia. Dobrze mu się przyjrzałem, proszę ciebie. No,
miałem przed siebie ten stojak do kwiatu, więc miałem podstawę, bardzo dobrze wycelowałem do niego i miałem pocisk taki ze stępioną końcówką. Końcówką taką dum-dum, żeby się nie tego, proszę ciebie. No jak strzeliłem, to ten łeb zniknął. To był program Minęła 20. A już teraz program Nie da się ukryć. Zapraszam w imieniu Rafała Wolskiego.